Cześć wszystkim! Znowu Płynie 7, dalszy ciąg Arkanum. Dzisiaj eksplorujemy dalej kopalnię klanu Koła. Ponieważ nie mam nic lepszego do roboty. Czy ty trafiłaś Jormundę? Nieładnie, Raven. Chyba pozabieram ci te strzały. Ta. To jest jednak trochę za groźne. Dobra, ale co możemy jej dać? Mamy jakieś bronie? Znaczy, mamy trochę sztyletów. Ta. Jormund, masz tylko ten miecz. Też masz ten miecz. No i mamy jeszcze tą laskę całą. Dam jej to. Lepsze to niż nic. Dobra. A strzały będziemy jej dawać w ważniejszych sytuacjach. Okej, ja was opowiem. Fajnie. Skrzynka. Jakieś metalowe klamra. Dobra, to chodzi. Jakichś technologów zapuchlanych. Pułapki. Nieoszlifowany diament. Okej, fajnie. Wow, myśliwy cienia. Co to jest? Wygląda groźnie. Kogoś ciężko ranili. Ale wygląda na to, że wszystko jest okej. Pułapki. Uff. 13 punktów zdrowia za jeden cios to całkiem sporo. Ale... sobie poradziliśmy. Okej, strzały, fajnie. Sporo części technologicznych jest w tej kopalni. Gdyby mnie one obchodziły, to byłbym zapewne zadowolony. A co my tutaj mamy? Kundel. No widzę, że to jest jakiś kundel. Ale coś dużo wilków w tej kopalni jest. I to nie tylko takich na dwóch nogach, ale też i zwykłych. Ciekawe, czemu one się tu żywią. Co my tutaj jeszcze mamy? O, jakiś klucz. A, to się nam przyda. Dzięki, ludziska. Pamiętacie tego gościa, co nam zlecił zejście do tych kopalni, żeby znaleźć jego pamiątkę podobną. I chyba ten klucz. Wow. Niezła zadyma. Okej, dobra. Raven raz ciężko oberwała, ale przeżyła. Fajnie. Dobra. Wilki nic przy sobie nie miały. Dobra, tak jak już mówiłem, ten klucz będzie nam potrzebny do tego, aby otworzyć drzwi do tego, gdzie znajduje się jego pamiątka rodzinna. A mechaniczna zbroja płytowa. Ciekawe. To nie jest coś warty taki schemat. Potrzymaj, Magnusie. Dam ci też parę tych rzeczy, których nie potrzebują. Ponieważ tak.
I tam zabrałem wszystkie ciekawe rzeczy. I mirtilowa blacha. Fajnie. Tego szukałem. To mogę dać tobie. Ponieważ ty lubisz dźwigać ciężkie rzeczy. A i dużo. Dużo leczajek. Tak. Fajnie. Których nie chcę nikomu dawać. Już mówiłem dlaczego. Dlaczego. Reven, ty masz takie słabe KP? 52. Ja mam 70. A całkowite KP 59, a ty? 27. No to słabiutko. Odporność na obrażenia 30%. No to... No też nie najlepiej w sumie. Mnie zdziwiło, jak tak nagle okazało się, że miała ciężkie rany. Ale okej, dobra. Udało nam się jakoś przejść tą walkę bez pauzowania. No i dobra. Gdzie możemy teraz jeszcze ruszyć? Tam. No właśnie, co to za... Co się pojawiło w dzienniku? Tam. To tylko 2 czyli XP. No dobra. Tutaj już byliśmy. Czyli wracamy do rejonu małp. Jakieś znowu te dziwne stworzenia smokowate. Czy one coś mają przy sobie? Nie. Okej, okay, spoko. Burnowar. To ciekawa nazwa, może one coś mają przy sobie? Nie. Ej! Ogniste kule, ratujcie bronię moich towarzyszy. Tak lepiej. Możecie naprawdę się ruszyć. Było mi miło z waszej strony. Sporo diamentów też znajdujemy i naboi. Ciekawe, po co naboje w krasnoludzkiej kopalni. Zdaje się, że po nic. To tak po prostu są. I parę pajączków też, które nam zatruwają rzeczy. No i muszę uważać, bo już zniszczyli mi pewnie zbroję. Tak. Powinien zamienić się na to, co ma Magnus. Nie Magnus, tylko Jormund. Proszę. Jormund, oddaj mi tą. W pełni sprawną. Dzięki. Na razie poświecę trochę gaciami. Dobra. Okej. Okay. Tym była mowa. Mamy klucz na szczęście, więc to nie problem. Geoda. Okej, okay, oni się tam bili z jakimś pajączkiem tylko. Bez problemu. No dobra, mamy tą... pamiątkę rodzinną. Zabawkowy pociąg. No to już to musi być bardzo sentymentalne krasnolud. Skoro wysyłał specjalnie człowieka w niebezpieczne czeluści pełne groźnych potworów tylko po to, żeby otrzymał zabawkowy pociąg. Mogę wyobrazić sobie, dlaczego sam nie chciał pójść tam. Nie chciał ryzykować własnego tyłka. Brak mi wolnej ręki. Czekajcie. Nie bijcie się z nim jeszcze. Założę laskę. O, tak. Mam 40 punktów, mamy do, mamy do dyspozycji.
I tak lepiej. Proszę bardzo. Voilà. Tak, wiem. No i dobra. Więcej tych panów. Mogę sobie w sumie łyknąć coś, jakąś wodkę. Czemu by nie? Uważaj, Virgilu. Nie zniszcz zbroi. Jest tu coś do rozwalenia? Chyba nie. A jest światło do rozwalenia. No to w sumie. Czemu by nie? Aha. Przywalę mu laskę. Czemu nie? Proszę, nie zagrujcie tego drugiego pana. Ginie mam many. Byłoby miło z waszej strony. Niestety nie mogę odpoczywać, szkoda. W sumie mogę i rozbudzacza jakiegoś użyć. Mam ich dużo. Proszę nie atakować pana golema. Okej, dosyć szybko awansowaliśmy na kolejny poziom, fajnie. A na razie jeszcze nie wydam punktów, ponieważ muszę to trochę rozplanować. Dalsze wydawania punktów. Już mamy parę interesujących rzeczy do zdobycia w kwestii rozwoju postaci. Jaka ta laska ma obrażenia? 3 do 12 plus 12, wow! Jest całkiem niezła broń. Co prawda nie zabija, tylko kasuje zmęczenie, ale bardzo skutecznie. Się dziwiłem, bo wszyscy przeciwnicy tak szybko tracą zmęczenie, wypadają. Całkiem skuteczna jest w walce, muszę przyznać. Okej. To może teraz Vigilowi trochę damy błyskotek. To i to. Bada, że mu nie będę dawał. Jeszcze przyjdą mu jakieś głupie myśli do głowy o używaniu ich. To chciałbym do... Gdzie jest moje kółko na klucze? Virgilowi oddałem. Jak głupi jestem. Pomyliłem z... wytrychami. I oddałem klucze Virgilowi. No cóż, dobra, nieważne. Parę pajączków. Broja uszkodzona. Nieładnie z ich strony. Okej. Spokój. Pistolet skalkowy. Niepotrzebny nam. Paliwo. Też niepotrzebne. Bateria też nam niepotrzebna. Paliwo i baterie używa się do niektórych broni technologicznych. Musiała być strzała. Dobra. W sumie zasadzę sobie tarczę ochronną. Może dzięki temu będę mieli psuli zbroja. I granitowy szczur. Dobra. Bijemy się z tym państwem. Krytyczny upadek na ziemię. Uważaj, Raven, uważaj. Ruda żelaza, niepotrzebna, tłumnik. Tłumniki tworzy się do robienia pistoletów z tłumnikiem. Ale nie mam pistoletów, więc nie potrzebujemy tłumników. Ładny cios, dziękuję, dziękuję.
A ich tylko będę powalał. Niech oni ich dobijają. Okej, tu jest chyba wyjście. To główne. Ale jak wyjdę teraz, to nie wiem, czy strażnik będzie chciał mnie wpuścić z powrotem, więc... Więc na razie nie będę wychodził. Głównie dlatego, że jest jeszcze parę potworków do ubicia. To patrzyłem, patrzyłem, fajnie. I... Parę granitowych, kolejny granitowy szczur. O, stwory są naprawdę na całkiem wysokim poziomie. Niezły numer, panie. Dziękuję, panie. Rtęćnie, to Magnus. Nie, żeby bardziej potrzebowali, żebyśmy bardziej potrzebowali magnezu niż rtęci. Czy jakichś innych technologicznych czarów marów. Dobrze wam tak, pająki. Okej, tu jest jakiś duży pająk. Ktoś nawet magii się znał. To pewnie było rozbrojenie. Ta, Virgil podniósł jakąś broń. Ta, podniósł sejmitar. Tylko pytanie, czyj to był sejmitar? A nie, ten podniósł mistyczny miecz, najwidoczniej. Najwidoczniej Jorumundowi musiał... Nie, Perynowi Smytowi musiał upaść ten miecz. Tak, trzymaj. Właśnie on został rozbrojony. Dobra. So much stuff. Trzymajcie to, Virgilu. I to. I na razie tyle. Troszkę pajączków. Ale szybko sobie z nimi poradzimy. No i parę skrzyń. Fajnie. Więcej naboi. Ponowno skrzynię widzieliśmy. Okej, kolejna blaka dealowa. A i teraz na serio przydałoby się zrobić trochę więcej miejsca w ekwipunku. Dam to Virgilowi. Może tego nie zużyję przy najbliższej okazji. No i miejsce na blachę. Ty jeszcze masz pewnie miejsce w ekwipunku, więc tak, potrzymaj drugą blachę. A jeszcze jedna skrzynia, fajnie. A kolejna. Tak. No i dobra. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze tutaj mamy jakiś zagątek, którego nie zwiedziliśmy. Muszę teraz znaleźć do niego dojście. Ale to znowu nie jest jakieś miejsce, które tylko wygląda na niezwiedzone. Nie, nie, nie. Wyraźnie widać, że tam jeszcze nie byliśmy. Dobra. Pewnie się tam jakieś rzeczy jeszcze ruszają. To bardzo dobra oznaka tego, że jeszcze nas tam nie było. Dobra, tutaj. Co to takie pudło? Panie Pyremie Smyfie. Naprawdę, wstydziłby się pan tak haniebnie pudłować. Okej. Odłam... Wow, wow, wow. Stopiony gigant. Tego możemy potrzebować całej drużyny. I chciałbym, żeby wszyscy się rzucili na ten raz. Niech się zbliżą. Żebym tak mógł wszystkich zahaczyć kulami ognia. Pies. Proszę, proszę.
Poczekajcie na mnie. Na niego nie zbyt działa. O, serio, nie musisz atakować lampy. Ale skoro już zacząłeś, to myślę, że ją zniszczę. Serio. Teraz wszyscy będą marnować broń na lampę. Okej, dobra. Prędzej czy później stanę. Prędzej czy później. I mamy parę kolejnych skrzyń i to wygląda na to, że już koniec tych kopalni. A ty uszkodziłeś swój drogi mistyczny miecz. Wstydź się. Tak samo ty, Magnusie. Swój piękny krasnoludzki topór uszkodziłeś. Coś wam powierzyć, drogiego. Jestem zawiedziony. Tak? I to chyba tyle. No dobra. Mamy sporo różnych świecidełek na sprzedaż. I poza tym musimy zajść jeszcze do tego krasnoluda i oddać mu tą jego pamiątkę rodzinną. Na pewno bardzo się ucieszy. No i muzyczka z jakiegoś powodu przestała grać. No nic, trudno. Jeszcze przejrzę ostatni rzut oka na mapę. Ta, chyba to wszystko. Fajnie. Dwa poziomy. Jeszcze jeden i będą dodatkowe dwa punkty cech. Bardzo fajnie. A mamy jeszcze jedną fajną miejscówkę do bicia przeciwników. Znajduje się na Ashbury. Tam jest taki zamek, który pominaliśmy. A jest w nim cała masa nieumarłych, z którymi będzie dużo zabawy. Więc tam jak pójdziemy, to również z pewnością zdobędziemy parę poziomów doświadczenia. Nie tędy, nie tędy. No i dobra, wyszliśmy w końcu. Ten dalej raz nie chcę wpuścić, kretyn. Właśnie stamtąd wyszliśmy. Dobra, gdzie się znajdował ten pan? Na jakimś innym poziomie. Zdecydowanie. Może tutaj było zejście do poziomu. Nazwijmy to dziennego. To ten poziom? Nie, nie ten, to są kopalnie. Okej, dobra. W następnym odcinku oddamy tą zabawkę. No i chyba skierujemy się do Ashbury. Robić tam sobie rzeczy i inne sprawy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę, no i do usłyszenia. Cześć!